Jeśli już zasubskrybujesz nasz kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek oraz zatwierdzić, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Część z Was, na pewno tak jak ja, namiętnie oglądała Pokémony, kiedy byliśmy jeszcze mali. Dziś tą serię przejęła gra o nazwie Pokémon Go, którą na pewno każdy z Was zna. My dziś jednak zajmiemy się anime, w które tak mocno byliśmy zapatrzeni. Zapraszam na ciekawostki o Pokémonach. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! James i Jesse poznali się w technikum Pokémon, czyli prywatnej szkole dla bogatych dzieci. W oryginalnej serii Ash nie miał pudełka na odznaki, więc nosił je przypięte do wewnętrznej strony kurtki. Misty ma trzy starsze siostry, Daisy, Lily i Violet. Co ciekawe, tylko imię Misty nie oznacza nazwy kwiatów, jej imię oznacza oddech dziecka. Profesor Oak ma na imię Samuel. Istnieje ponad 30 rodzajów pokebali. Mewtwo zmienia kolor oczu podczas walki z purpurowych na niebieskie. Pierwszy Pokémon Brocka to Onix, którego dostał na prezent od ojca z okazji 10. urodzin. Ash nigdy nie złapał elektrycznego Pokémona. Nie wliczamy tutaj Pikachu, ponieważ jego dostał jako starter. Poza pracą w laboratorium, profesor Oak prowadzi audycje radiowe oraz pisze haiku, czyli krótkie japońskie wierszyki, w których główną tematyką są Pokémony. Za pomocą Master Balla można złapać każdego Pokémona z wyjątkiem Pokémonów innych trenerów. Nigdy nie może chybić i jest tak rzadki oraz potężny, że używa się go tylko do łapania legend. Imię Jesse to skrót od imienia Jessica. Misty panicznie boi się Pokémonów robaków, jednak obecność Heracrossa oraz Butterfly'a Asha nie przeszkadza jej. Ash, jako Pokémona startera, chciał wziąć Squirtla. Mewtwo jest pierwszym Pokémonem trenującym inne Pokémony. Największym hobby Jamesa jest zbieranie kapsli po napojach. Miał jest pierwszym Pokémonem, który potrafi mówić. To już koniec ciekawostek z anime Pokémon. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia.